ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Na łąka nie wygląda, ale o zakład widzę, że gigantowi rado nie. Pokaż lepiej, co masz na szenku. O co chodzi? Najmocniej przepraszam, ale znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem wędrownym kuglarzem z okupowanej Temerii. Z Temerii? Jesteś pewny? Nie z Nowigradu? Dlaczego? Dlaczego z Nowigradu? Pochodzę z Mariboru i... Nie nadajesz się do tej roboty, masz za krótką pamięć. Spotkaliśmy się już, tylko że wtedy byłeś szanowanym nowigradzkim kupcem, desperacko pragnącym wrócić do domu. Ależ zapewniam, że... No dobra, przyłapałeś mnie. Wiem, że źle to wygląda, ale przysięgam, że zwrócę ci wszystko z nawiązką. Tylko nie wydawaj mnie Jarlowi. Nie potrzebuję Jarla, żeby rozprawić się z tobą, oszuście. Serio? Myślałem, że mu tylko... Twarz obije on. Dobra, cóż. Aj. No cóż. Ech. Oszuści są wszędzie. No cóż. Dobra. To co teraz możemy zrobić? Spójrzmy w ogóle na mapę Skellige, bo jeszcze nie oglądaliśmy. To jest jedna wyspa. To spora. Tutaj druga, mniejsza. I też mniejsza. Jesteśmy na największej wyspie, tak? To jest parę wysepek, nie wiem czy cokolwiek na nich jest. Tutaj kolejna. Tu też. Tu też. Dobra, trochę tego jest. Tych wysp w ogóle trochę... Za małe jest to oddalenie, uważam, na tych mapach. Powinna być możliwość jeszcze większego oddalenia widoku. No ale cóż, trudno. Tutaj nie sprawdziłem, co jest. Ja to sprawdzę później. I mam się udać tu. Dobra, to może najpierw się udajmy do tej wioski, zobaczymy, co tutaj mamy. A później zobaczymy. Tylko chwila. Nie, jeszcze nie ten. Nie to rozdrożę. Następne. Tak, dobrze mówię, czy źle? Tak, tu. A później znowu w lewo. Dobra. No bo chcę zobaczyć, co tutaj jest. I mamy opuszczone miejsce, no właśnie. I to się przyda naprawić, by to miejsce nie było już opuszczone. No dobra. I mam tu od razu też kupca. Zobaczymy,
Czy ma on coś ciekawego? Może zapłacić. Od 20 lat wożą drewno tą samą drogą. I teraz by się zgubili? To może dryady ich porwały. Dziadek mi opowiada. Tak na Skellige zdobyło się uznanie, Gera. Prawda więc, właśnie to, co tak. O lodowym gigancie gadali. Z czym przychodzisz? Pokaż mi swój. Masz coś ciekawego? Masz sporo rzeczy w sumie. Buty topornika. Buty ludu Olch. Żadnych map nie masz. No cóż, szkoda trochę. A co to? Nic takiego. Dobra, bywaj. Bywaj. Tutaj dalej tędy? Chciałem jechać? Tak, to jest już prosta droga. To jest jeszcze jeden punkt będzie po drodze jakiś. Wolniej. Nic tu nie ma? Dobra, jakiś opuszczony budynek. No to cóż, pozabieramy co tu jest. I tak to jeszcze nikomu nie przyda najwyraźniej. Ostatnie życzenie. Dobra. Tutaj. Tutaj już nie wejdziemy. Dobra, no to wracamy na płotkę. I podróżujemy dalej. Do tej wioski. Dobra, jeszcze nie wjechałem do tej wioski. Ja się tak zastanawiałem, co ona tak dziwnie zrobiona. Dobra, mamy... Mamy zadanie. Kolejne. Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi, z samym Jango Fretem. Jango Fret? no dobra. I do czego słynnemu Jango Fretowi potrzebny jest Wiedźmin? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Polujesz na nich? Tak, niezłe z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grób rozkopali. Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubią. Nie, nie spotkałem ich. Gdybyś na nich trafił, uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż w brzuch.
Nie sądzę, żeby próbowali tego z Wiedźminem. Z nimi nic nie wiadomo. No nic, ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. Bywaj, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Okej. Smutna historia braci Grossbert. Ha! Zerknijmy sobie ten quest. To będzie poboczne? Tak. No cóż, zerkniemy to później pewnie. Na razie chciałbym zobaczyć tablicę ogłoszeń i kupca. Patrzcie, powiedzcie mu, chłopcy, gdzie tym razem pójdziecie? Na Kera. Sewald był tam futra sprzedać i mówi, że garnizon nie obsadzony. To może być twój szczęśliwy dzień. Dobrze wydać zaraz. Zobacz. Masz mapę. Czego? A, przewodnik. Gryźcie pies. Bywaj. Dobra, w sumie nie wiem, czemu jestem dla siebie niemiły, ale mniejsza. Okej. Lepiej druidom dać. Kurczę, ale żas ogłoszenie musiał dać? Zaginij górnicy. Okej. Chcesz rzucać toporem? Mój brat umie. Zaginieni górnicy. To chyba jest to zadanie z dodatku. Już. Tak sądzę. No cóż, kurczę. Nie wiem, czym się zająć w tej chwili. Mam parę zadań. Geralt mi kupieje na płotce. Przejrzyjmy zadania. Po kolei. Zadanie poboczne. W sercu lasu. Ze Swenem. Aha. Kurczę, to bym teraz zrobił. Albo to. Gdzie to będzie? Oddal się, mapo. To będzie tu niedaleko. No dobra, to tym się zajmiemy teraz. Dalej, Płotka, dalej. Później się zajmiemy to oczywiście innymi zadaniami, między innymi ci bracia mnie interesują. Coś mi się wydaje, że ta historia ma drugie dno, czyli ci bracia nie będą tak się źli, jak ich łowca nagród maluje. Można nawet skończyć się tym, że będziemy walczyć z tym łowcą nagród. No cóż,
Trudno to nie było. No ale to nie naszych nie koniec naszych poszukiwań. A. Tu chcę. Cholera. Wszystko, w ogóle wszystko bierzemy standardowo. Później będzie to się po prostu przeszukiwać. Ale zobaczmy zadanie. Nie tu, tu. Brynold, jesteś tłusty jak foka na zimę i cuchnie ci z gęby jak z gnojowiska, ale łeb to masz na karku. Odcisnąć klucz w gród cegliny. Kurwa, że sam na to nie wpadłem. Wlazłem do zbrojowi po zmroku i Kuliu był dokładnie tam, gdzie mówiłeś, w skrzyni, owinięty w natłuszczone runo. Piękna robota. Leży w dłoni jak pierś chorzej dziewczyny. Sztych ostry niż szpila, głowica wysadzona kamieniami. Tak się zagapiłem, że nie usłyszałem kroków tego głupca Olafa. Prawie mnie dogonił, ale potknął się i wygrzmocił łbem o ziemię. Widać, bogowie nam sprzyjają. No to, no, teraz trzeba tylko sprzedać ten miecz, a to nie takie proste. Mało kto ma dość pieniędzy, a ten kto ma, niekoniecznie będzie chciał zadziałać z krachem. Całe szczęście mój brat, nie wiem jak to przeczytać, zna kupca, jakiegoś Kimrego, który umie znaleźć chętnych na rzeczy, no, z drugiej ręki. Mają się spotkać w starej twierdzy pod Firesdal. Może spróbuję pohandlować z Lugosem. Jemu złota nie brakuje i nie boi się Ankreita. Okej, czy już wiemy, gdzie mamy jechać? Daleko? O, kawałek drogi. Gdzie to jest? Wait. Gdzieś w tą stronę. Ło, Matulu. Dobra. Pal licho, odkryjemy sobie mapę. Robimy to, bo mi ciekawi. Płotka, uspokój się. Tak więc przejdziemy tam. Po drodze oczywiście robię, odkrywając masę miejsc. Z pewnością. I teraz muszę zacząć mapę. Jak chcę jechać? Chcę przede wszystkim po drodze zajechać do tej wioski, troszkę naokoło pojedziemy. Tempo, tempo! Bo po prostu chcę poodkrywać miejsca. Później mi to ułatwi podróże. Ile koni! Obozowisko bandytów, gdzie? Gdzie to obozowisko jest? A, tutaj. Na prawo. No. Nie wiem, czemu nie chcę mi schodzić z płotki czasem. Okej. Nie wiem, czy mój ekran zrobił się czarny na chwilę. Ale mniejsza o to. Przeszukajmy ciała. A, ludzie przyszli. Klinga. Dobra. Chodź, płotka. Jedziemy dalej. Naprzód. Pewnie w tej wiosce będą kolejne zadania. Ojej. Dalej. Ja tu w jakieś dziwne miejsce wjechałem. Tempo, tempo. Dobra. Wyścigi.
dłuższy. No, to trzeba pamiętać, że tutaj są. Odkryjmy sobie to miejsce. Będziesz zabijał kilki z mory? Tutaj mam też kowala. Arnulf nie żyje. Jedziemy! Pogadajmy z nim. Mam tu wszystko, od obręczy na beczki po miecze. I zgaduję, że tobie trzeba miecza. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Jeśli poza chęcią masz też złoto... Chcę ponaprawiać wszystko. No dobra, może nie wszystko. Naprawmy to, co mamy na wyposażeniu. I w sumie możemy sprzedać nadmiar rzeczy. To też. To. Kurczę, ty już pieniędzy nie masz? Biedny ty. Bywaj. Stopy. No cóż, dobra. Dalej. Dokąd możemy jechać? Jeszcze kupca mamy, ale pal go licho, idziemy tutaj po prostu. Tak, ten odcinek będzie taki zwiedzający. Odpocznij. I to tak bardzo. Rusz się. O. Teraz wolno. Tak, sądzę, że do końca tego odcinka będziemy właśnie już zwiedzać po prostu. Podkrywamy sobie miejsca. Kolejna wioska. Dobra, mamy znacznik. Przepraszam. No i gdzie dalej, gdzie dalej? Pytanie, czy zajeżdżamy tutaj? Myślę, że tak, tablica ogłoszeń tam jest. To warto zajechać. Co tu jest? Dobra, zostawmy to na razie. Później się tym zajmiemy ewentualnie. Dobra. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży. Zobaczmy ogłoszenia. Mattas odzyskał imię. Okej. Upiór Zelbergu. Dobra, tym też się zajmiemy. Zobaczmy, czy czegoś tu jeszcze nie ma szybko. Ale chyba nie. Jest kowal. Dobrze wiedzieć. No i chyba nic poza tym. Dobra, łódka.
Nie wiem, co tam robiłaś, ale okej. Co? Idealne miejsce wybrałaś na pojawienie się. Ale miesz o to. Jedziemy dalej. No i pytanie, gdzie teraz? Tutaj jakieś ruiny widzę. Ominijmy je na razie. Jedźmy tutaj. Czyli drogą po prostu. Potwory tam są, to je zignorujemy. Nie będę zabijał wszystkich potworów po drodze. Oho. Dzieciak? Co się stało twoim ojcu? Rąbał drewno i niedźwiedź go zaatakował! Pokaż, gdzie to było. O, tutaj, za drzewami! No, pokazuj. Słyszę, że zasadzka znowu. No właśnie. No chłopcy, do roboty, brać go! Coś tak czułem. Złą ofiarę sobie wybraliście. Aj, ludzie. Dobra, tutaj mamy opuszczone miejsce. Tak, znaczy no średnio opuszczone. Wow, strzelec. Okej. Dobra, akcji. Ładnie, Geralt. No, to wszyscy. Chyba. Czemu miejsce nie jest opuszczone? A że czemu miejsce... Czemu ludzie się nie pojawiają? No. Pytanie. A, ktoś przeżył. Nie ten miecz. Płonę. On też. Dobra, mamy poziom. No, żadnego kupca tu nie ma. No cóż. Dobra, to jedziemy dalej. Jeszcze kawałek drogi mamy do pokonania. Tylko... Jak teraz pytanie? A, jest tu kupiec, dobra. Jedziemy wzdłuż drogi po prostu. Dalej, płotka, dalej! Ojciec bije czarny. Ale teraz jakimiś już ścieżkami górskimi będziemy jechać, o ile płotka się nie zablokuje. Okej. Dobra. Jakaś niewidzialna ściana tu była. Wow, dobra, jakieś ścieżki kompletnie. Tam wioska jest na końcu, tego rozumiem.
Teraz wolniej. Ktoś tu jest w ogóle? Nie, opuszczone miejsce. Chyba, że do złego domu wszedłem. A nie, wszystkie tak wyglądają. Ta muzyka. Nic tu nie ma. Bardzo nic. Dobra, no to też nic tu po nas. Jedziemy dalej. Już niedaleko nam zostało drogi. No. Ta, jedziemy już po prostu do tego miejsca. Tylko chciałbym... Widziałem znacznik. Dziękuję. No i jedźmy. Tylko chwila. Na dół jakoś muszę. Na... Dalej. No i może w miarę szybko tędy przejedźmy.